Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic 3. Stać! Wolałbym ani kroku dalej! Gościu, chyba oszalałeś. Puść mnie. No dobra, ale zachowuj się. Modpack Edition oczywiście. Jej. Reputacja worku decyzja. No! Zawsze to powtarza. Zajebiste. Zajebiste. Dobra, dobrze, chociaż tego ziomka tu widać. I paczki z bronią, ale... O, ty, pojawili się z powrotem. Invisible Mans. Invisible Orb. Czemu przeszkadzasz mi w czasie narady wojennej? Gadaj! Siemano. Narady wojennej? Przecież wojna już się skończyła. Zakichany mędrek. Was, ludzi, już okiełznaliśmy. Nie spodziewamy się z waszej strony poważniejszego zagrożenia. Mimo niemożliwe. To nadal muszę zajmować się kwestią równowagi sił w tym regionie. Tak to już jest. Któż mógłby rzucić wyzwanie potędze orków? Nic nie mówiłem o wyzwaniach. Mówiłem o równowadze sił. Asasyni to nasi sojusznicy. Pozwalają nam prowadzić wykopaliska na swojej pustyni. Ponadto dają nam swobodny dostęp do swych miast. W zamian otrzymują mnóstwo złota. Ktoś musi jednak dbać o to, aby zbytnio nie urośli w siłę. To właśnie moje zadanie. Ciekawy quest. Przygotowujesz się na wojnę z asasynami? Siedzimy na skraju pustyni. Jeśli asasyni wyślą armię do krain centralnych, to będę pierwszą osobą, która się o tym dowie. Gdyby jednak ten zamek padł, nic nie powstrzyma asasynów przed wkroczeniem do krain centralnych. A tego wolałbym uniknąć. Nie no, oczywiście. Opowiedz mi jeszcze o waszym sojuszu z asasynami. Asasyni bardzo nam pomogli w czasie wojny z Morami. Zajęli się tą krainą, którą rzadko odwiedzają orkowie. Pustyni. Modlimy się przy tym do tego samego boga, Beliara. Zawiązanie z nimi sojuszu było strategiczną decyzją. Okej. Co z buntownikami? Tak, wciąż istnieją Mory. A ty mi tu gadasz o zakończonych wojnach. Buntownicy napadają na farmy, blokują przejścia na pustynię i okradają nas przy każdej okazji. Podobno mają na zachodzie duży obóz. Nazywają go Nemorą. Chciałbym zniszczyć tę Nemorę. Ale na razie mam na głowie inne sprawy. Jak zresztą doskonale wiesz. Hojnie wynagrodzę każdego, kto zdoła zniszczyć ten obóz. O ile będzie mnie na to stać, rzecz jasna. Okej. Jak idą wykopaliska? Kopiemy jak szaleni na całym świecie w poszukiwaniu boskich artefaktów. Nasze wysiłki nie przyniosły jednak efektów, jakich się spodziewaliśmy. Jedynie Beliar wie, czy amulet ze wschodniej świątyni to naprawdę boski artefakt. Na pewno. Chcę twojego boskiego artefaktu. A czemuż miałbym ci go dać? Dla ciebie jest bezwartościowy. Bzdura. Mam inne problemy, Mora. Wciąż nie mam dość złota, aby dotrzymać umowy z asasynami. Ten rzezimieszek Kabir od wielu dni czeka na moją odpowiedź. No jak jeszcze chwilę poczeka, to się nic nie stanie. Jeśli wkrótce nie dostanie swego przeklętego złota. Dostarczę ci złoto dla asasynów. Chcesz mi przynieść całe złoto? Naprawdę? Chodzi o 50 tysięcy złotych monet. To nie są jakieś drobne. Wiem, dumniu, ale dobrze. Jeśli faktycznie ci się powiedzie, znowu pomówimy o tym artefakcie. Zobaczę, co się da zrobić. No tak. Skąd wziąć złoto dla asasynów? Najlepiej odwiedzić okolicznych farmerów i zażądać od nich czynszu. Idź do świątyni i zażądaj wydania wszystkiego, co tam odkryli. Resztę złota będziesz musiał zdobyć w inny sposób. Nie obchodzi mnie jak. Byle szybko. Rozumiem. No dobra. Przychodzę w imię. No to jeszcze Urkrasa, zadanko dla Urkrasa. Strażnika magazynów Cape Dan. Co masz do przekazania? Urkras potrzebuje bełtów najwyższej jakości, bełtów z twojego miasta. Potrzebuje dostawy 200 bełtów i 300 ostrych bełtów każdego miesiąca, by pokryć zapotrzebowanie miasta. Zapotrzebowanie miasta? Niby jakiego? Cape Dan to nawet nie wioska. Ile złota przygotował Urkras na dobrze? Moi ludzie nie będą pracować. Zaflikuj, chuj. Milok musi to uzgodnić z Urkrasem. Moja praca to tylko pozyskiwanie kontaktów. No cóż, sprawę należy przekazać Milokowi. Niech się sam z Urkrasem dogada.
Idź do niego. Dobrze, tak zrobię. Jeśli chcesz dołączyć do polowa na rebeliantów, porozmawiaj z Torusem. A tak, tu można z Torusem o tym pogadać, ale na razie nie będziemy tego robić, bo nie mamy jakby takiej potrzeby. Problemy. Siema. Byłem w zamku Oka. Już o tym słyszałem. Ciekawe jak dopiero wyszedłem. Rozmawiałeś z nim o Bełtach. Tak, i powiedział, że powinniśmy zawrzeć umowę. Dobrze, bardzo dobrze. Tak to już jest. Ile Bełtów Ulkras znowu potrzebuje? Zwykłych i 300 ostrych co miesiąc. Ale będzie musiał odebrać je osobiście. Nie mam czasu, żeby załatwić transport. Nie będę. Osobiście będę negocjował z nim cenę. Przekażę mu to. Okej. Aha, właśnie, patrzcie to. Wiecie, gdzie to znalazłem? Bo jak widać, jest to broń magiczna, co nie? Chyba. Doskonale wiem. Znaczy, potrzebna jest prastara wiedza, więc w sumie nie wiem, czy to jest magiczne. Aczkolwiek, jak sobie idziemy, a pójdę dopiero oddać musiano. Jak sobie idziemy w stronę świątyni, to jest taka rozwalona chata i tam leży szkielet przed tą chatą. No. No to tam se leży przy tym szkielecie. Rapier sztormu i siema. Ale teraz dopiero zobaczyłem, że to nie jest magiczna broń, tylko zwykła pod prastarą wiedzę. Dziwna sprawa. No cóż, chodźmy do Pira, oddać mu pieniądze. Przynoszę złoto od Gelforda. Tak naprawdę? Myślałem, że już nigdy tego złota na oczy nie zobaczę. Dziękuję. Wyluzuj. To tylko kilka sztuk złota. Tylko kilka sztuk złota, chłopie. Złoto do klucz do lepszego życia. Jakie no tak. Życie byłoby lepsze? Mam przelecieć przez całe Trails i opróżnić kieszenie każdego, kogo tylko spotkam. Nie, czekam tutaj na coś dużego na mojej drodze. Skoro tak twierdzisz. Okej, okay, dobra, czyli zadanko z Pirem jest skończone. Teraz możemy się tepnąć do Cape Dunn. I za chwilę się tepamy do Montery. Bo będziemy szli do Goty. Teraz nas jeszcze nie stać na... A czy może? Nie, no nie stać nas. Nie stać nas, żeby spłacić ten dług, a i tak bym tego nie robił od razu, tylko jednak bym sobie troszkę z tym poczekał. No szkoda by było całe siano się zerować, nie? Milok jest twoim nowym wytwórcą bełtów. O czym ty mówisz? Byłem w Treliś i udało mi się nawiązać kontakt z szyftarzem. Ile złota chcę i kiedy dojdą pierwsze skrzynie? Sam musisz to z nim uzgodnić. Inaczej nie dostarczy bełtów. Jak to nie dostarczy bełtów? Co? Ja mam iść do Trelis. Natychmiast wracaj do Miloka. O kurwa, wiedziałem, potrzebuję, że tak to pierwszej będzie. Dostawy. Jeśli on chce dostać kolejne zamówienie, powinien zrobić coś w tym kierunku. Ma dostarczyć bełty tutaj? Dokładnie, Mora. Teraz idź i mu to powiedz. Ja chciałem iść już normalnie Kurwa, to bzdura. Jezus, telefon mi zleciał. A muszę jakoś odmierzać czas. Pardon. Ja nie będę teraz gadał z Torusem o tej Nemorze, bo jeszcze tam nawet nie byłem, więc wolałbym najpierw się tam dostać. Gdzieś ty jest. To miało mi zaimponować. Przychodzę od Ulkrasa. Doskonale. Tego się obawiałem. Jakie jeszcze są jego wymagania? Tak to już jest. Bełty nie robią się same. Wymaga czasu. Ulkras uważa, że nadszedł czas na pierwszą dostawę bełtów. On uważa teraz, ja ci coś powiem, Mora. Myślę, że powinieneś dostarczyć mu pierwszą, bardziej ostrych bełtów. Musimy uderzyć tam. A ja ci nie ufam. Dlaczego? Oddałem twój mięk. Jednego bełta, dopóki nie obniżysz kosztów najwyższych, jeśli tak dostarczysz. Że co, proszę? Następnych 10 dostaw? To stanowczo zbyt dużo złota naraz. Wolałbym raczej więcej do Ulkrasa po więcej złota. Nic za nic. Mimo faktu, że Ulkras jest orkiem jadaczką, że jest tylko strażnikiem magazynu. Nie powinien zgrywać ważnie. Sztukę złota za każdą dostawę. Że co, proszę? Ja pierdolę. No, zamknij jadaczkę, Ulkras. Co to jest za misja pojebana tej? Dobrze, mam teleporty. Czajcie z papcia łazić stąd tu? Tak w kółko? Tylko po to, żeby przekazywać takie informacje? No to świetny pomysł, nie? No ale dobra. Milok chce złota. Dużo złota. Sam go chce. Ale on chce twojego złota. 3000 sztuk złota za każdą przesyłkę. Trzy.
3000 sztuk złota. Za pierwsze 10 dostaw trzeba zapłacić z góry, inaczej w ogóle nie podejmie się transportu. 30 000 sztuk złota. Czy ten ork już nie za długo przebywał z morrami? Za kogo on się uważa? Nie dostaniesz nawet 2000 sztuk złota. To jak mam zapłacić za jego przesyłkę? Wcale. Ale? Jakość może mieć swoją cenę. Jednakże ta cena jest obrazą. Więc nie dobijemy targu? Nie, nie dobijemy. Udaj się do Miloka, powiedz mu tak, taka cena jest godna mory. Jeśli chcesz czegoś jeszcze, idź do Bufforda. Dobrze, tak zrobię. Okay. A jak wygląda sprawa zapłaty? Nie bawiłem się w turystę zwiedzającego Trellis za darmo. Wiesz, jak to działa, Mora. Bufford jest odpowiedzialny za was, najemników. Nawet jeśli nie znalazłeś mi dobrego szyftarza, wciąż możesz liczyć na pewną nagrodę. Rozumiem. No to się żeśmy dogadali. Nie, niesamowite to jest, ale dobra, chodźmy do Bufforda. Przysyła mnie Urkras, opiekun magazynu. Słyszałem, że nie udało ci się znaleźć nowego szyftarza dla Urkras. Nie, no zajebiście. Jeśli to prawda, to dlaczego niby mam cię wynagrodzić? Coś pokręciłeś. Urkras uznał, że cena była za wysoka. Jeżeli o mnie chodzi, wszystko wykonałem należycie. Cóż, twoją zapłatą będzie udział w zyskach z obecnej dostawy bełtów. Nie dostaniesz zatem tych obiecanych 300 sztuk złota. Dlaczego bełtów? To, że Urkras nie otrzymał jeszcze swojej dostawy bełtów, nie oznacza, że my żadnych nie mamy. Zwyczajnie super. Mamy już resztki zapasów, jednakże każdy najemnik otrzyma co nieco. Rozumiem. To zajebiście się dogadaliśmy. A mogę iść do Trellis i teraz powiedzieć temu Milokowi, że jest gamoniem? Że takie ceny wymyśla? To ciekawe, jak będzie z tymi strzałami z Silent. Do gościu w ogóle zero bełtów będzie dla całego miasta? Bo nie rozumiem. Wiadomo, że to wiocha i w ogóle, no ale... Taka cena jest godna mory? Słowo Urkrasa, tak? Tak. Powiedział, że powinieneś to usłyszeć. Rozumiem. Zatem transakcja się nie udała. Aha. Ja pierdolę po prostu. Szkoda słów. Chodźmy do Bena jeszcze modlać łopatę, bo zapomniałem to zrobić ostatnio. I wtedy powinniśmy mieć chyba w ogóle... 1000 sztuk złota. 1000... Co ja gadam w ogóle? To ja jestem jakiś chyba najebany chyba, a nie piłem. A w ogóle przy tej chacie, tu, tam leży szkielet. To tam to jest. Pyk. No co za dziady. Zdychać, dobra. 100 reputacji będziemy mieli, o to mi chodziło. Przegryź se tego, bo jeszcze tu trzeba trochę expa dobić. Ja nie wiem, czy ja będę chciał tym rapierem się bić, bo w sumie ten miecz jest lepszy, bo daje mi manę. A mi się mana tam przydaje. No kurwa! Hitboxy w Gothiku 3, dziękujemy, nie? Otrutka. Pyk. No, jeszcze łyknę tę większą potę leczenia, bo mi się nie chce tyle tutaj, wiecie. Klikać tego. To jakiś kuferek jeszcze. Oczywiście między odcinkami też trochę pobiegałem sobie tu i ówdzie, żeby pozabijać jakieś potworki, tu coś zrobić. Tam za świątynią, jak pójdziemy, to są 3 trole, 4 gargulce czy 5 i tam leży tarcza paladyna. Mam ją nawet chyba w ekwipunku. Zostawiłem sobie. O, tutaj. Wydaje mi się, że jest to na pewno w podstawowym gotiku najlepsza tarcza w grze, więc leży sobie tam, tak o, nie dodaje content moda nic. No i dużo roślin jakichś takich, wiecie, specjalnych tam leży, bo to jest taki kamienny krąg i tam jest chram Beliara obok, nie? I to jest jakby w ramach ciężkiej skrzyni, można powiedzieć. Chodźmy do Bena. Mam twoją łopatę, jesteś mi coś winien. Naprawdę byłeś w świątyni? Ano. Jak widzisz. Ale tam byli ci potworni... Ożywieńcy. Muszę przyznać, nie brak ci odwagi. Właśnie rozmawialiśmy. No i co? Ciebie to nie ochrony. Swoją drogą... Tak, ja mam 96 tego i tyle?
końcu i tak cię do tego zmuszą. Nie zrobiłem jakiegoś zadania? Nieudane. Nie. No co? Splądruj zamek w Trellis, to będzie to? Ja nie wiem. Dobra, pójdź z tym. Tu. Wiem, że do Montery jest blisko, ale mi się nie chce tam tyle zasuwać. Pójdziemy sobie tam pieszo. Nie chce mi się jeszcze robić tego zadania z tą jaskinią. Tak szczerze, w sensie... Mam coś takiego, że nie zawsze mi się chce ruszać dupę po prostu po to. Więc na razie zostańmy przy tym, że nie robimy tego i tyle. Żeby iść sobie już w stronę Goty, które tam posiedzimy. Myślę, że ten odcinek tam spędzimy na pewno. I mógłbym ją niby zaludnić z powrotem, aczkolwiek no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Chodźmy tam na razie. No bo niby jesteśmy po stronie ludzi, co nie? Ale ty, w sumie czy ja muszę robić te goty? Co mnie goni, dzik? Nie muszę, ja mogę tam przebiec sobie. Tak, no ty, w sumie to ja tam przebiegnę. Bo ja mam trochę inny pomysł na ten odcinek. W ogóle tu stoją sobie te orkowe gamonie. Ja mam trochę inny pomysł na ten odcinek. Ja miałem, powiedzmy, bo chcę iść do Faring. Ale ja chcę iść do Faring tylko po to, żeby zagadać do Roko. Wargi. Nie, mocne nawet. W miarę wytrzymałe. To w sumie jeden warg sobie jest. W ogóle nie ma dużo miejsc, gdzie są wargi w Gotiku trzecim, tak szczerze. Mam wrażenie, że... O Jezus, ty, rozładowują mi się słuchawki. Niefajnie. Chodźmy tutaj. No on se tu siedzi. Inaczej. Zacznę któryś z następnych odcinków w Gocie. Nie chce mi się tutaj robić teraz Goty, tak szczerze. Chcę iść do Faring, bo ja bym chciał zrobić rewolucję. Faring, to jest mój plan. Co myślicie? Dobry... Czy ja powiedziałem rewolucję w Faring? Co ja gadam w ogóle? W Redok. Chcę Redok odbić. W końcu, bo jak zrobię to zadanie... Z... tym... No to już będę miał luz. To już będę miał koniec... misji tak naprawdę. Tej... Redokowej. A... jakby wydaje mi się, że... już? Koniec? Przestaniesz zacinać? A wydaje mi się, że takie, wiecie, zrobienie tego na 100%, już odbicie tego, no to nam no nic nie zmienia, nie? Jak chcemy się uczyć prastarej magii, to możemy się teleportować do Okary. Albo równie dobrze będziemy mogli iść do... Ja pierdolę, głupie zębacze. Dobra, pięknie. Tu cyk. Będziemy mogli iść sobie do... Okary, a w ogóle pójdziemy do Bragi i w Bradze nas będzie uczył Nafalem, chyba tak się nazywa ten czarny mak, co tam siedzi. Więc jakby wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. A tutaj do Faring i tak będziemy mieli za chwilę teleport, bo on jest tu na samym początku. Więc nie wiem, nie wiem, co o tym myślicie. Czy wam się w ogóle to podoba? Bo ja na początku chciałem odwiedzić wszystkie obozy buntowników i dopiero potem sobie je odbijać, ale... Wydaje mi się, że Redok było jednym z tych wypisanych w modzie. Bo te mody, które są w modpaku, są opisane. I tam jest wymienione kilka miast, które zmieniają jakby się pod wpływem wyzwolenia. Mam wrażenie, że Redok to jest jedno z tych miast. Aczkolwiek, no nie jestem pewny i chciałbym to sprawdzić. Miast w ogóle, swoją drogą. Redok to nie jest miasto, tylko obóz buntowników. I dlatego chciałbym to sprawdzić, bo wiem, że Cape Dan się zmienia. Montera chyba nie. Wiem, że Cape Dan się zmienia.
że zmienia się, zaraz z tym gościem nie gadam. Z Roko jeszcze też nie gadam, mimo że on tu siedzi na początku, bo ja sobie wejdę i wezmę teleport. Tylko to, tego, do Faring. Pogadam z Roko i sobie pójdę w chuj. Jakiś ten kuferek. I tu kilo w ogóle leży. Więc ja bym to chciał sprawdzić po prostu, zobaczyć jak to działa. Wiem, że w Cape Town jest po prostu kilka zadań, które do czegoś tam, powiedzmy, dalej prowadzą. Ale no, ja wolę chyba to zrobić tak jak teraz. Szczególnie, że to jest w miarę początek serii, więc takie nowe rzeczy są dość ciekawe. Za czym tu tak kopiesz? Szukam różnych cennych rzeczy. To zadziwiające, co można znaleźć w gruzach po przejściu wojny. Udało ci się już coś znaleźć? Ta, wielki pierścień. Chyba magiczny. Od kiedy go znalazłem, kopanie idzie mi dużo lepiej. Mogę ci go sprzedać. A za ile? Za 250 sztuk złota. Kupię ten pierścień. Teraz, kiedy już mam go oddać... Czuję się jakoś tak do niego przywiązany. Co mi tam, znajdę sobie inny pierścień. Wiadomo. Masz jeszcze coś na sprzedaż? Nie, ale może zainteresowałby cię pewien układ. Niedaleko Wiadomo. Stąd znajduje się pewna jaskinia. Z pewnością można się w niej nieźle obłowić. Na czym polega problem? W tej jaskini coś jest. Bestie, potwory... Coś. Zajmij się tym czymś, a dam ci sporo rudy. Tawce daje nam bryłkę. Przy wieży nad wioską, w małej, zarośniętej dolince. Jaskinia jest na jej końcu. Wydajesz się mieć siłę prawdziwego weterana wojowników. Powinieneś pominąć słowo wojowników. Nie trzymałem miecza już spory kawał czasu. Łopata i maczuga to moje narzędzia. Mimo wszystko wciąż chodzisz z podniesionym czołem. Moja duma. Tylko to zostało z mojego poprzedniego życia. Na imię Miroko. Brak zbroi, brak miecza, brak wojownika. Zaiste muszę się strzec tych maleńkich goblinów. Dawniej polowało się na nie dla zabawy. Jakiś czas temu rozmawiałem z Gelfordem. Wspomniał twoje imię. Pamiętasz go? Gelford. Tak, pamiętam. Walczyliśmy razem, dopóki jakiś waźniak nie skierował mnie do kopania rogów. Ciekawe. Rozmawiałeś z nim, wiem, przeżył. Tak, dołączył do buntowników. Buntownicy. Niegdyś nazywali nas royalistami. Z drugiej strony ja nie przeszedłbym nawet połowy drogi bez utraty własnej głowy. Ale nie zamierzam opuszczać tego miejsca. W gruzach można znaleźć całe mnóstwo cennych rzeczy. Jeżeli znów spotkasz Gelforda, powiedz mu, by zabił za mnie kilku orków. Tak zrobię. Nie dostałem do walki nic prócz co. No cóż, dobra, okej. Okay. To taka gadka sobie, powiedzmy, z ziomkiem. Aczkolwiek teraz muszę sobie... Oko duszy. Max Man. Kurze jajo. No to sobie opierdolę, nie? Lubię używać tej nocy w dzień. Pyk. No i znowu, nikt nie jest zdziwiony, nic nie spali, w ogóle to nic, muszą spać w dzień wtedy chyba. Cały zegar biologiczny ludziom rozpierdalamy. Tak o. No i lecimy do Redok. I pyk. No i Faring już mamy teraz, wiecie, teleport cyknięty. To sobie w którymś z następnych odcinków możemy zrobić, ale myślę, że... Nie jakoś turbo prędko. Chodźmy, panie Gelford. Spotkałem Roko. Nie wyglądał najlepiej. Co się z nim stało? Roko stracił wszystko poza swoją dumą. Iś przeczesuje ruiny w poszukiwaniu pozostałości. Jak tylko Cape Town zostanie wyzwolone, powiadomię Xaviera, że Faring jest naszym następnym celem. To chyba wszystko, co mogę dla niego teraz zrobić. Roko musi być twardy. Teraz mi ufasz? Tak, tak mi się wydaje. Niesłusznie. Jak możesz pomóc mi, twojemu nowemu przyjacielowi? No cóż, jesteśmy tu. W małym obozie. Mamy ograniczoną ilość broni. Na pancerze nie tylko trzeba zasłużyć. Należy też wykorzystać zawartość sakiewki.
Ale może i mam coś dla ciebie. Coś bardziej wartościowego niż jakiś stary miecz czy wyświechtana skórzana zbroja. Zamieniam się w słuch. Jakiś czas temu, jeszcze przed powstaniem magicznej bariery wokół Vanguardu, ocaliłem życie pewnego rycerza. W rezultacie owy rycerz ślubował mi przyjść z pomocą, kiedy tylko będę jej potrzebował. Mam go przyprowadzić? Nie. Pozwól, że skończę najpierw mówić. Poszukaj rycerza Torgira wewnątrz magicznej bariery. Jeśli jeszcze żyje, na pewno go tam znajdziesz. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i poinformuj, że nadszedł czas na spłatę długu. Rozumiem. Okej, mamy jakieś zadanko dodatkowe, fajnie. Ale teraz idziemy już. No niestety, przykro mi no. Bardzo mili jesteście panowie w tym Redok i w ogóle. Może będzie właśnie motyw, że będzie można Ardeo odbić z powrotem. To by było zajebiste. To by mi się fajnie, to by mi się naprawdę podobało, nie? Pyk. Chodźmy tutaj. Topork. Uruk mnie przysłał. Mam przeprowadzić atak na Redok. Co? Mora mam no dowodzi. Jeśli coś ci nie odpowiada, to idź do Uruka i powiedz mu to sam. Dobra, prowadź. Aha, i teraz mógłbym ich wysłać... O, do południowego wejścia. To jest zajebisty pomysł. Oni niech tam wszyscy siedzą w południowym wejściu. I wszystkich załatwimy od dołu. Tak, no. A pytanie, czy tych drugich też będziemy mogli wysłać do południowego wejścia, czy... będą musieli iść do głównego. Kurczę, dobre pytanie. Chodźmy zapytać. Cyk, cyk. A ja nie mam jakiegoś zadania jeszcze bardziej? Nie, wszystko jest zrobione, okej. I teraz jeszcze musimy tych orków tutaj złapać. Gdzie oni tu są? Tutaj, dobra. Ciekawy ten pomysł, nie? O, gwardzista Klog. Zostałem przysłany przez Uruka. Masz mi pomóc niszczyć Reddog. Pytanie tylko, czy wiesz, gdzie ono jest tu? Tak. Aha, i oni zaatakują głównym wejściem? A my od dołu? Dobra, czekajcie chwilę. Spróbuję zrobić tak. Cyk. Dobra, nie ma ich tu jeszcze. Ale oni tu powinni dojść w miarę możliwości. Szybko. Chyba, że wiecie jak zrobimy. Albo nie. No bo tak można teoretycznie ich teleportować, nie? Ale... Dobra, chodźmy tu. No to tu w ogóle ty nie zlutowałem tego? Dziwne. Zajmij się czymś, Mora. No i co teraz? Daj mi spokój. Idę odpocząć. Dziwna sprawa. Nie wiem, czy poczekać, że oni tu podejdą i wtedy dopiero zaatakować, czy co? Oni tych kurde drwali tu chyba będą musieli zahaczyć. Nie, idą tu, dobra, bez kitu. Poczekajmy, może aż się ustawią na pozycjach i wtedy ich zaatakujemy. To za kurwa gamonie w ogóle, nie? Tak blisko byli tego obozu tyle czasu i ich nie ten. O, i teraz możemy rozpocząć atak. Dobra, i teraz pytanie, czy my możemy rozpocząć atak od dolnego wejścia, czy nie? No bo ja bym wolał wejść od tyłu i ich tam pociachać od tyłu. Taki element strategii. Tamci niech się zajmą tymi na górze, a ci tymi na dole. Zajmij się czymś, może lepiej sobie. Nie, musimy zacząć od góry, co za gówno. No ale dobra, no to oni w takim razie zaatakują od tylca, no spoko. Ciekawy sposób, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, nie? Aczkolwiek, że nie możemy zacząć ataku od tyłu jest dziwne, ale no okej. Niech wam będzie. Siema. Dobra, rozpoczęliśmy atak. Pyk.
Dzięki Gamoniu za... No, ej! Łe, kurwa, co wy robicie ty? Ani kroku dalej. No, łykniemy sopoty. Nowy przyjaciel, co nie? Dobra robota. Nadal nie wiem, co ten Brand tu robi w ogóle, nie? Co siedzi chłop? Nie no, my tu ich ciśniemy jak chcemy tak naprawdę. Okej. Łatwo. Dajcie pomóc temu gościowi, bo normalnie. Dobra, możemy tu jakoś wejść do środka już. Nie, oni tam się biją z kimś na górze, chyba z tym drwalem jeszcze jeden, ale dobra, no to my wejdźmy tu do środka. Bo ja bym chciał na pewno dorwać pana maga. Pewnie ma jakieś ciekawe rzeczy. Raz, dwa. Okej, okay, zajebiście. A ci moi z tyłu to gdzie są ty? Okej. Okay. Zajebiście. Ło kurwa, ale bym tu dostał. Raz. Oni tam się na dole biją, dobra, czyli coś tam robią. Leży. Okej. No i my tutaj z Javierem zostaliśmy. No powiem szczerze, że ta rewolucja jest mega prosta. Błyskawicą. Machę. O. No i siema. Miecz paladyna. 7 reputacji. Kurde, jak oni spieprzają w ogóle. Okej. Prosta sprawa w ogóle, nie? Jak oni tutaj zjechali. Możemy w końcu ten pulpit przeczytać. Tu jest napisane coś o alchemii. I to za darmo. Okej. Okay. Tutaj kuferek, o tu pulpitu nie przeczytałem, patrzcie tej. Już to wiem. No dobra. No oni tu zasiedzą. Cliff. Znoszony pancerz straży. Aha, oddałem mu go. I tak mu został. Okej. Okay. A gdzie ten Sebastian tu zleciał? Idź do Uruk i powiedz mu, że obóz rebeliantów jest pod naszą kontrolą. Okej. Okay. Próżniak. Czego chcesz, Mora? O, i teraz mamy tutaj ziomali. Javier. Głowa Javiera. Zajebiste. Buntownik. Sebastian. O, to co mu oddałem, to nadal leży w ogóle u niego w tym ekwipunku. Nieźle. Złamany. Prawo, lewo. Kurde. Prawo, lewo, prawo, lewo. Okej. Okay. Spoko. A ja się zastanawiałem, biegł tam jakiś chłop. Ciekawego. I miał imię i to był ten typ, co tu siedział. Dobra. Wszystko jasne. To opierdolone. Gdzie jest ten drugi ziomek jeszcze? Porozmawiamy później, Mora. Okay. Rozumiem, że teraz nie mamy o czym rozmawiać. Co, wy tu będziecie teraz siedzieć? Świetne zajęcie, kurwa, naprawdę, no. Genialne. O, tutaj jest w ogóle jeszcze ruda. Żelaza. Zapomniałem o niej. No muszę przyznać, że było to proste. Czy paladyna. Ten znoszony pancerz straży, to mu oddaliśmy.
trzymał swego we kół cały czas, no spoko. Może tego kowala będziemy mogli wysłać i powiedzieć, że orkowie potrzebują jakiegoś kowala. Teraz tam w obozie. Teraz tam idzie, to jeszcze była. Zapomniałem o tym. Dobra, i to jeszcze mamy na początku kilka tych ciał do zlutowania i możemy iść do Uruka. Pyk, 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 nic ciekawego. Tam jakieś takie duperele, nie? O, drewno miał Brenton. Fajnie, dzięki ziom. Na pewno się przyda do czegoś w przyszłości, jestem pewny. Tutaj, dobra, dobra, gierko. Ja rozumiem, wyszedłem z jaskini. Na świeże powietrze, zawrót głowy czy coś w tym stylu. Brand. No tu nic nie miał na przykład. Dziwna sprawa. No to teraz pytanie, czy tu będzie teraz obozowisko całe? Gelford. Rubinowe ostrze miał w ogóle w oku. Tu, tu, tu. Dobra, ty, no to była fajna rewolucja. Fajnie, łatwo, przyjemnie. Kurde, tak można... Tak można robić rewolucję, ty. No ale możemy iść do Cape Dan. 35 reputacji worków, to jest dużo. A zanim do Goty pójdziemy, to jeszcze bym pogadał z tym paladynem, co jest z Rolandmo. Co tam w środku se siedzi? Uruk. Redok zostało zniszczone. Czyżby udało ci się osiągnąć to, czego ja nie zdołałem, Mora? Ano. Zawstydziłeś mnie. Ale wierzę ci. Oto moja nagroda, najemniku. Zasłużyłeś na nią. Co, to tyle? Potrzebuję ciszy i spokoju. Dobra, nic nie mówię, ale może... Buford? Co ja mam z tą łbem zrobić tego Javiera? Będę sobie go trzymał we kół, na chuj, nie? Tak? No bo ja go mam we kół. Jest, no. Głowa Javiera. A może będzie trzeba Kanowi je oddać wszystkie? To by nie było głupie, w sumie. Okej, okay, teraz możemy iść do Redox z powrotem i zobaczyć, bo może teraz się tam zrobiły jakieś jaja. Dzieje się tu coś? Nic. Chodźmy zobaczyć w środku. Kurczę, bo to, że ta RDA jest tam odbita, to trochę głupie jest moim zdaniem. Więc tak została odbita, nie? O, wychodzą. Wychodzi jeden ork. Czego chcesz, Mora? Topak. No nic, nie powie. Porozmawiamy to później. Są ci zwiadowcy. Porozmawiamy później, Mora. Okej, okay. Zwiadowca. Wojownik. Z honorem. No dobra, czyli tu się nic nie dzieje. Tak, o. Mam 30 punktów nauki ponad. Nie wiem, na co je wykorzystać. Myślę, że będziemy ładować w miarę starą wiedzę. I nie narób tu więcej kłopotów. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Muszę pracować. Ten nic nam nie powie, ale jest jeszcze ten gościu tutaj. Nie, no okej. Okay. Jakby no nie zniszczymy już tego patrolu orków. No dobra, nie? To jakby jest chyba dla nas tyle w tym momencie. Jest tutaj to Faring, jest Gota. Teraz tak. Ja bym poszedł do Trellis, bo ja bym na razie odpuścił sobie te cztery miasta tutaj na górze. Poszedł do Nemory. Czyli żeby iść do Nemory, to trzeba się tepnąć do Trellis. Zaraz kończę odcinek akurat, więc... Spoko, ale... Idziemy do Trellis. Z Taurusem nadal o tym nie gadamy, bo najpierw chcę tam dojść. Więc idziemy na farmę. Na tej farmie jest gościu, który nas tam zaprowadzi. Ja bym od tego zaczął następny odcinek, że on nas tam zaprowadzi. Gdzieś tam z nim se pójdę poza odcinkiem po prostu. Skol, ale to jest farma. Co robisz na mojej farmie? Jeśli przybywasz pod daninę, możesz o niej zapomnieć. Buntownicy wszystko splądrowali. Nie ma już nic, co mógłbyś zabrać. Okej. Okay. Buntownicy zaatakowali bezbronnych obywateli? To biboki chowają się po lasach, żeby uniknąć uczciwej pracy. Jak zapłacicie orkom daninę, jeśli nic wam nie zostało? Na razie orkowie mają inne zmartwienia.
O ile mi wiadomo, długo tu nie zostaną. Wkrótce asasyni wszystko przejmą. A wtedy karty zostaną rozdane ponownie. No ja nie wiem. Asasyni chcą przejąć krainy centralne? A co ja tam wiem? W każdym razie widziałem tu ostatnio więcej asasynów niż orków. Pustynia Varant zaczyna się niedaleko stąd, na południu. Sam zobacz, jakie wspaniałe budynki tam wznieśli. Nie wierzę, że orkowie pozwalają im robić to, bo ich lubią. Sądzę, że orkowie się ich boją. Okay. Chyba ci nie przeszkadza, że kręcą się tu orkowie. Jest mi obojętne, dla kogo pracuję. Dla królów lub orków żadna różnica. Krainy centralne zawsze mają jakiegoś władcę. Co z daniną? Mówiłem ci już, że zaatakowali mnie buntownicy. Nonsens. Buntownicy atakują orków albo ich najemników, ale nie farmerów. Skoro tak twierdzisz, dwa dni temu buntownicy przybyli tu z zachodu. Ich przywódca nazywał się Hengli albo coś w tym stylu. Przetrząsnęli całą moją farmę i zabrali wszystko, co tylko znaleźli. Gdzie Hengli zabrał twoje złoto? Wrócili na zachód, skąd przyszli. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Aż w chuj siana w ogóle jak na... Widus zostawiam. W chuj siana jak na... Kogoś, kto nie ma jak daniny zapłacić. Ciekawe. Włócznia. Widać, ja nie jestem przyjacielem buntowników. Mam cholerę ich broni. Miecz wojownika. No dobra, to już mi daj to, to i... się dogadamy jakoś. No wiadomo, że się dogadamy. Dobra, mam 44 koła. W sumie jakoś bym spłacił ten dług, ale wiecie. Hej, nieznajomy. Słyszałeś coś o buntownikach z Nemory? Czego chcesz od buntowników? Byli tu kilka dni temu. Z chęcią poszedłbym z nimi. Mam już dość pracy na tej farmie. Lepiej żyć na wolności, niż w orkowej niewoli. Co wiesz o Nemorze? Nemora to obóz buntowników na zachodzie. Ci goście są naprawdę dobrze zorganizowani. Mhm. Podobno buntownicy zaatakowali farmę Farmona. Co z tego? Mnie tam nie zrobili żadnej krzywdy. Rozumiem. Wiesz, gdzie leży Nemora? Byłem kiedyś w tamtej okolicy. Obserwowałem buntowników przez wiele dni, ale nigdy nie miałem odwagi, żeby im się pokazać. I bardzo tego żałuję. Nie wrócę tam już więcej sam. Udam się z tobą do Nemory. Zrobiłbyś to dla mnie? Nareszcie mogę zapomnieć o tej farmie. Czeka mnie żywot buntownika. Myślisz, że pozwolą mi się przyłączyć? To się okaże. Dobrze. Daj mi znać, kiedy wyruszamy. Ruszajmy do Nemory. Dobrze. Za mną. Pamiętaj tylko, że w walce nie będzie ze mnie wielkiego pożytku. W takim wypadku wystarczą szybkie nogi. Okej, dobra. No ja sobie z nim pójdę do tej Nemory. I po prostu następny odcinek zacznę przy Nemorze. Gdzieś tam przed końcem drogi z nim. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. No i co? Widzimy się w następnym Gotiku. Nie będzie rewolucji, ale na pewno będzie ciekawie. Cześć!